Tragiczne wydarzenie miało miejsce nad rankiem 6 października. O godzinie 6.19 do akcji ratowniczej ruszyły jaworznickie służby. Dyżurny stanowiska kierowania otrzymał informację o tym, że w jednym z domów przy ulicy Laskowiec ulatniać się zaczął tlenek węgla, czyli tak zwany czad. W godzinach porannych dostaliśmy informację, iż prawdopodobnie osoby w domu jednorodzinnym zatruły się tlenkiem węgla. Przyjechaliśmy natychmiast na miejsce. Zastaliśmy dwie osoby dorosłe, które są wyniesione przed budynkiem. Jest im udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna. Syn, który mieszkał w tym budynku nad swoimi rodzicami, wyniósł rodziców niestety już nieprzytomnych na zewnątrz. Próbował udzielać im pomocy pierwszej wraz z sąsiadem. Natomiast jego żona z dwójgiem dzieci schroniła się na balkonie. Czekali na przyjazd straży pożarnej. My, przyjeżdżając na miejsce, przejęliśmy te czynności przedmedyczne, udzielaliśmy tej pierwszej pomocy. Po chwili przyjechało pogotowie. I niestety się okazało, po chwili lekarz stwierdził zgon tych osób, natomiast osoby, które schroniły się na balkonie, zostały przez nas ewakuowane za pomocą drabiny. No i na decyzję lekarza te osoby pojechały do szpitala w celu dalszych badań. Kierujący działaniami ratowniczymi na miejscu ustalił, że w domu nie było zainstalowanych czujek wykrywających tlenek węgla. Tajemnicą więc pozostaje to, w jaki sposób mężczyzna zorientował się, że doszło do zaczadzenia domu. Straż pożarna w szeroko zakrojonych akcjach również przypomina o tym, by zapewnić sobie bezpieczeństwo. Należy kontrolować szczelność przewodów kominowych oraz wentylacji w swoim domu. Bardzo mocno promujemy używanie czujek tlenku węgla i czujek dymu, instalacji takich urządzeń w domach jednorodzinnych. To jest jedna rzecz, o nas natychmiast poinformuje, że stężenie tlenku węgla jest niebezpieczne dla zdrowia i życia i mamy czas na bezpieczną, szybką ewakuację z pomieszczenia, z budynku. Kolejną rzeczą trzeba pamiętać o przeglądach przewodów kominowych, które należy wykonywać co najmniej raz w roku przez osobę uprawnioną. Trzeba pamiętać, że takie przewody, które są używane przy spalaniach, przy piecach na paliwo stałe, należy czyścić 4 razy w roku. I należy jeszcze pamiętać o tym, że mamy jeszcze systemy wentylacji. Wentylacja powinna być sprawna. Zdarza się, często zauważamy, że w pomieszczeniach, w łazienkach najczęściej klatki wentylacyjne są zamykane, zaklejane foliami, ażeby ten przewiew powietrza był nieduży, żeby ludzie nie marznęli. Takiej sytuacji nie może być. Przewody wentylacyjne również mają być drożne, również mają być kontrolowane, nie powinny być zasłaniane czy zaklejane. Tak samo otwory, które się w drzwiach znajdą, otwory napowietrzające, też powinny być udrożone,